Będzie obwodnica Suwałk, czy nie? Jej budowa zacznie się w 2014, czy raczej ja, marne szanse? Ja myślę, że jest szansa nawet szybciej. Nawet szybciej, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół tej sprawy, to jest szansa jeszcze szybciej, i ja przynajmniej takie starania czynię. A gdzie pan widzi światełko w tunelu? A przynajmniej można podać jako jeden przykład oszczędność z tytułu przetargu na obwodnicy Augustowa, gdzie planowane było ponad miliard złotych, a obwodnica będzie robiona w granicach 700 milionów złotych, czyli zostaje około 300 milionów złotych. I właśnie o tym też rozmawiałem z ministrem Grabarczykiem, też to mówiąc co w tej chwili, że te pieniądze można byłoby już skierować na. na Budowę obwodnicy Suwał, która nawet będzie chyba mniej kosztowała niż te 300 milionów. Panie pośle, podziwiam pana optymizmę, bo nie tak dawno, o czym informowaliśmy, w Warszawie odbyło się przecież spotkanie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych działającej przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. No i okazało się, że my, Suwalczanie, jesteśmy ciągle podzieleni w sprawie przebiegu obwodnicy Suwałk. To nie było tak, panie redaktorze. Nie wynikało z tej komisji, że my jesteśmy podzieleni, tylko na tej komisji, przez członków tej komisji, były zadane konkretne pytania. Władzom Suwałk, Regionalnej Dyrekcji Drugi Autostrad Stoku. no i wszystkim, którzy tam byli, mogli na te pytania odpowiadać. Regionalna dyrekcja, ten Białostocki oddział, a tak. także prezydent Suwałk są za jednym wariantem, tymczasem pan, starosta Suwalski, wójt gminy Suwałki za drugim wariantem. No to jak nie jesteście podzieleni? Nie, nie jesteśmy podzieleni. Po prostu każda ze stron przedstawiła swoje argumenty. I ja już panu teraz odpowiadam. Wariant pierwszy, pytanie padło do komisji, żeby uzasadniła, dlaczego wariant pierwszy jest Korzystniejszy od wariantu drugiego, pomimo że jest dłuższy, droższy, ale jest korzystniejszy. Więc powiedziano jako pierwszą rzecz, że wynika to z budowy lotniska w suwałkach. Jedna z pań, nie pamiętam nazwiska z komisji, zadaje pytanie do dyrekcji regionalnej i do władz prezydenta miasta Suwałk: Jakie lotnisko chcą władze w suwałkach wybudować? I pada odpowiedź, że w Suwałki chcą wybudować lotnisko o długości pasa około 2,5 kilometra, cytuję dokładnie, żeby lądowały tam Boningi. No na litość boską. W Suwałkach lotnisko międzynarodowe, żeby lądowały Boningi dwustuosobowe samoloty? No przecież jakieś nieporozumienie jest. Jakieś... Oczywiście wielki śmiech wybuch na, na, na tym zespole. Ja o tym też nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że, że, że suwałki planują takie lotnisko. Ja uważałem cały czas i uważam do dnia dzisiejszego, że suwałkom potrzebne jest małe lotnisko, które pozwoli powiązać kraj z suwałkami i okoliczne tutaj sąsiednie, nawet państwa, które są w zasięgu do półtora tysiąca kilometrów. I to w zupełności by wystarczyło. Budowa 2,5 kilometra pasa międzynarodowego lotniska to jest 500-700 milionów, a utrzymanie roczne jest to około kilkudziesięciu milionów. Kogo stać by tam na lotnisko? To czy stać to można jeszcze się zastanawiać, ale panie redaktorze, czy w Suwałkach jest potrzebne takie lotnisko? Ja bym prosił tutaj, żeby pan prezydent odpowiedział mieszkańcom Suwałk, po co w Suwałkach takie lotnisko? I to właśnie lotnisko spowodowało ten pas, te międzynarodowe lotnisko w Suwałkach, że ta obwodnica poszła pod sąsiednie budynki. Drugi wariant, pytanie z członków komisji do dyrekcji regionalnej w Jansoku. Panie dyrektorze, czy wy nie widzieliście, że 16 lat temu w Suwałkach został wydzielony grunt pod budowę obwodnicy, Około 20 hektarów ziemi, skarbu państwa, na którym można już zaczynać dzisiaj budowanie. Powzruszali ramionami, nikt nic nie odpowiedział. Ja uważam, że tutaj największą winę ponosi dyrekcja regionalna w Ja nie wiem, czy jeszcze nie skieruję w tej sprawie wyjaśnień do ministerstwa o, o, o te pytania, które ja tutaj stawiam. Też mam niewielkie pretensje do włodarzy miasta, że szli w taki układ. Że mieszkańców nie informowali, że nie skonfrontowali tego z mieszkańcami, czy mieszkańcy chcą w suwałkach, żeby lądowały boningi tak ogromne samoloty. Mam tutaj pretensje. Ja myślę, że pan prezydent wyjaśni to mieszkańcom. Ja myślę, że dyrekcja regionalna też to wyjaśni, dlaczego nie korzysta z tych gruntów, dlaczego idzie tam, kto kogo namawiał. Czy to nie była przypadkiem zmowa, panie redaktorze? Nie wiem, no, nie wiem. Ja tylko zadaję pytania, ja pytam i chciałbym, żeby na te pytania padła odpowiedź, bo bo to dla mnie jest rzecz niezrozumiała, a najłatwiej to kogoś zeszkalować i nagonkę zrobić na Kamickiego. Nie!